W Jarocinie odsłonięto pomnik świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Świętej pamięci profesor Jan Szyszko wielokrotnie powtarzał: jest nauka, jest prawo i jest 10 przykazań Bożych. Jak się według tego postępuje, to zawsze, prędzej czy później, te podjęte decyzje okażą się słuszne. Wspomina żona profesora Jana Szyszko, Krystyna. Decyzje zmarłego ministra często poddawane były ostrej krytyce. On jednak twardo stawał w obronie Polski i jej interesów. Dbał o przyrodę, dbał o lasy, mówi doradca prezydenta RP Paweł Sałek. To była wielka postać i polskiej polityki, i polskiego leśnictwa, a i spraw właśnie związanych z ochroną przyrody czy polityką klimatyczną. Profesor Szyszko odpowiadał i prowadził przez wiele lat sprawy związane z polityką klimatyczną, która dzisiaj w obecnych czasach jest tak bardzo ważna i istotna. Dziś w Jarocinie odsłonięty został jego pomnik, mówi burmistrz miasta Adam Pawlicki. Odsłaniamy pomnik człowieka, który był wybitnym naukowcem, nauczycielem, wielokrotnym ministrem w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzorem polityka, który zawsze służył Polsce i Polakom, zawsze stawiając dobro ojczyzny i jej obywateli na pierwszym miejscu. Jarocin od lat inwestuje w ochronę środowiska. Teraz jako pierwsze miasto w Polsce jest na etapie likwidacji oczyszczalni ścieków. W jej miejsce uruchomiony zostanie zakład odzysku surowców ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Jak zaznaczył burmistrz Jarocina, ostatecznie zakończy to zrzut jakichkolwiek ścieków czy odpadów do środowiska.